to były przecież w końcu bardzo okrutne zbrodnie, bezwzględne, jakieś no, takie dzikie, które, które no, dziewczyna wyciągnięta z podejrzanym w Modlinie, z podejrzany ze swoim chłopakiem, który jest podejrzany o to, że wiedział, znał człowieka i chwalił się o tym na mieście, to go zgubiło, wiedział, kto miał zabić członka gangu modlińskiego. Więc oni są wyciągnięci z łóżka, zagnani tam w te okolice twierdzy modlińskiej. Mają wykopać dół. Grup. Są duszeni jakąś sznurówką, paskiem. Muszą potem ci mordercy naciskają dziewczynie na gardło, która, nawiasem mówiąc, jest w ciąży.